13 października w publicznej szkole podstawowej nr 3 z oddziałami integracyjnymi imienia Jana Kochanowskiego w Kozienicach odbyło się uroczyste otwarcie nowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym i sanitarnym. Uroczystość połączona była z gminnymi obchodami Dnia Edukacji Narodowej. W spotkaniu oprócz całej społeczności szkolnej wzięli udział również posłowie na Sejm RP Agnieszka Górska i Andrzej Kosztowniak, starosta kozienicki Krzysztof Wolski, władze samorządu gminy Kozienice z burmistrzem gminy Piotrem Kozłowskim i przewodniczącym Rady Miejskiej Rafałem Suchermanem, przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatury w Radomiu oraz dyrektorzy i pracownicy jednostek organizacyjnych gminy Kozienice. Gościem specjalnym wydarzenia był Edward Skorek, mistrz świata i mistrz olimpijski w siatkówce. Cieszymy się, że udało się zrealizować inwestycję tak długo oczekiwaną przez społeczność szkolną. Naszym marzeniem było stworzenie optymalnych warunków, aby każde dziecko mogło swobodnie rozwijać się poprzez ruch, uprawianie wybranych dyscyplin sportowych i uczestnictwo we wzajemnej rywalizacji podczas lekcji wychowania fizycznego oraz wszystkich dodatkowych zajęć sportowych. 3, 2, 1. Ksiądz dziekan Władysław Sarwa, proboszcz parafii pod wyzwaniem Świętej Rodziny w Kozienicach, wspólnie z wikariuszem parafii księdzem Robertem Kowalczykiem poświęcili sportowy obiekt. Dzisiaj chcemy wielbić Pana Boga, że pozwolił nam zbudować ten obiekt. Chcemy też dziękować za wspólny trud całej społeczności miasta i prosić o światło Ducha Świętego dla dzieci, młodzieży, nauczycieli i wychowawców, aby odpowiedzialnie i zgodnie z wolą Bożą korzystali z nowych możliwości, jakie daje ta sala do ćwiczeń. Podczas okolicznościowych przemówień wszyscy zgodnie podkreślali, iż nowo powstały obiekt sportowy niewątpliwie odgrywał będzie znaczącą rolę w procesie edukacyjnym i wychowawczym dzieci i młodzieży. Dzisiaj oddajemy salę gimnastyczną, obiekt, na który oczekiwało prawie 50 roczników kozieniczan. Szkoła nr 3 jest największą szkołą podstawową w gminie, ale i na terenie naszego powiatu. Jest też umiejscowiona w środku najliczniejszego osiedla mieszkaniowego na terenie naszej gminy. Pozwólcie też, że w imieniu swoim i całego samorządu gminy Kozienice złożę Wam serdeczne życzenia. Jako burmistrz, ale także jako rodzic chciałem Wam gorąco podziękować za codzienny trud, pracę, zaangażowanie w edukację i wychowywanie naszych dzieci. Drogie dzieciaki, cóż, pozostaje tylko i wyłącznie powiedzieć, troszeczkę Wam zazdroszczę, bo wtedy, kiedy my byliśmy takimi dziećmi, takich obiektów pięknych nie mieliśmy, ale to też wielka radość dla nas, że Wy będziecie mogli korzystać z tak wspaniałych obiektów, rozwijając swoje pasje. Serdecznie dziękuję za pilnowanie tej inwestycji, przede wszystkim za sięgnięcie po środki zewnętrzne i oczywiście za jej realizację. Jest to ogromnie ważne w dzisiejszych czasach, o czym już wspomniał pan burmistrz. I serdecznie gratuluję Wam, droga młodzieży, bo jak z kolei powiedział to mój przedmówca, poseł Andrzej, my, ponieważ jesteśmy rówieśnikami, nie mieliśmy takich warunków i chciałabym, żebyście również to docenili. Cieszę się, że powiat kozienicki po prostu jest bogatszy o jeszcze jeden wspaniały obiekt, który będzie służył właśnie rozwojowi sportu i rozwojowi rekreacji, jak również innych dyscyplin, które tutaj będą miały miejsce. A to jest naprawdę wartość dodana do wychowania każdego młodego obywatela naszego kraju. To jest bardzo fajne, że powstaje następny obiekt sportowy, z którego będą korzystały dzieci, bo dzieci są jak gdyby przyszłością narodu i tak jak powiedział tutaj mój przedmówca, niewykluczone, że kiedyś wyrośnie z tych dzieciaków ktoś, kto dostarczy nam tyle radości, jak my żeśmy dostarczyli Polakom, gdzie uwierzyli, że Polacy mogą coś osiągać i mogą zdobywać najwyższe laury. Gratuluję Państwu wytrwałości oraz determinacji w dążeniu do celu. Życzę, aby hala była miejscem tętniącym sportowo-rekreacyjnym życiem, miejscem, w którym młodsi i starsi uczniowie
będą realizować swoje pasje i ustanawiać rekordy, w którym będą atrakcyjnie spędzać czas. Droga młodzieży, to wy będziecie swoje pierwsze kontakty ze sportem rozpoczynali tutaj, w warunkach jeszcze lepszych niż my kiedyś. Mam nadzieję, że będziecie rozwijali swoją tężyznę fizyczną, swoją sprawność, ale również swój charakter i w przyszłości niektórzy z was osiągną sukcesy na szczeblu regionalnym, na szczeblu krajowym, a być może i międzynarodowym i my będziemy mogli powiedzieć, że oni są z tej samej szkoły co my. To inwestycja przede wszystkim w nasze dzieci, mieszkańców tego miasta, w ich rozwój, własnych pasji i talentów, ale również piękna pomoc w kultywowaniu, utrzymaniu tak ważnego, zdrowego stylu życia. Wierzymy, że to szczególne miejsce przyczyni się do wszystkiego, co najlepsze. Dlatego też my, rodzice, naprawdę szczerze doceniamy tę pomoc. Cieszymy się niezmiernie, ogromnie dziękujemy i składamy wyrazy dozgonnej wdzięczności. Nowoczesna i ogólnodostępna infrastruktura służy propagowaniu zdrowego, aktywnego stylu życia, zachęca do uprawiania sportu. Jesteśmy przekonani, że jako uczniowie korzystający z nowej sali gimnastycznej będziemy mogli rozwijać swoje sportowe pasje i zużytkować drzemiące w nas niekończące się pokłady energii. Tego dnia wręczone zostały również nagrody burmistrza dla dyrektorów i pracowników placówek oświatowych z terenu gminy Kozienice. Część artystyczną spotkania rozpoczął koncert w wykonaniu Koźnickiej Młodzieżowej Orkiestry Dentej Furioso. Następnie przed zgromadzonymi zaprezentowały się uczennice PSP nr 3 w pokazie gimnastyki artystycznej. Swoje umiejętności zademonstrowali także członkowie Nadwiślańskiego Klubu Sportu Walki Wulkan Kozienice. Duże zainteresowanie wzbudził występ zespołu Art Avenue, na który składały się akrobacje powietrzne oraz pokazy taneczno-gimnastyczne. Thank you.
Na zakończenie uroczystości wszyscy goście zaproszeni zostali do zwiedzenia nowego obiektu sportowego.